Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom dostroić się do tych najwyższych wibracji, aby wyeliminować wszelkie błędne, negatywne wzorce i przekonania z podświadomości i zamanifestować swoje cele, czyli wejść w nową wersję siebie, tak, aby nasze marzenia i cele realizowały się w tu i teraz. Korzystam przy tym z szeregu Różnych technik kwantowych, takich jak dwupunkt, Theta Healing, Solbo Diffusion, Reiki, kroniki akaszy, a także medytacje i wizualizacje w stanie teta. Dzisiaj temat reiki i tego, jaki fen, jakim fenomenem jest ta technika, to narzędzie do pracy z podświadomością. Chodzi taki mit na temat reiki w internecie, że e, dotyczy ono tylko uzdrawiania, uzdrawiania e, jednej sfery życia, e, czyli tego, że pojawia się jakaś choroba i... Dopełniamy, wypełniamy energią reiki dany organ po to, aby, się, aby ta energia zadziałała i go uzdrowiła ale reiki działa również w innych obszarach. Tak, na, tak naprawdę we wszystkich obszarach możecie wykorzystać właśnie tą technikę, to narzędzie do uzdrawiania. Jeżeli w Twoim życiu zadziało się coś, jakaś pojawiła się jakaś sytuacja, w której nie, w której nie dostrzegasz pozytywów, która ciąży Ci, która powoduje, że nie możesz spać po nocach, możesz wykonać reiki na daną sytuację, aby to on Zaczęło pracować, aby to ta energia rejki zaczęła uzdrawiać daną sytuację. Możesz wykorzystać reiki do oczyszczenia karmy, czyli wszystkiego tego, co ciąży gdzieś na linii rodowej i w jaki sposób nie pozwala ci reali realizować siebie, swojego potencjału w obecnym życiu. Reiki świetnie sprawdza się, jeżeli chcemy energetycznie oczyścić wszystkie te nasze duchowe zranienia, czyli wszystko to, co jest z poziomu duszy, wpływa na nas bardzo destrukcyjnie. Pomaga przy zakotwiczeniu duszy w w ciele. Pamiętaj, że rodząc się, jeżeli dziecko przechodziło trauma, traumę podczas porodu, łącznie z mamą, to te emocje gdzieś mogą głęboko być zakodowane, zakotwiczone w Twojej podświadomości, mogą wpływać na podejmowanie decyzji jako osoba dorosła. Dzięki reiki możesz oczyścić te wszystkie emocjonalne zranienia i te duchowe zranienia, które gdzieś głęboko tkwią i do których jakby nie masz bezpośredniego dostępu. Energia reiki zrobi to za ciebie. Możesz popracować z reiki i wewnętrznym dzieckiem, czyli jeśli pojawiają się jakieś tematy, które masz wrażenie, że cały czas się powtarzają: odrzucenie, porzucenie to jest odczucie, uczucie, które powstało, jak byłeś dzieckiem, jak byłaś dzieckiem i ono teraz jako osoba dorosła, jeśli się uwidacznia, uwidacz, jeżeli zauważasz, że ta emocja krąży wokół ciebie, że pojawiają się sytuacje, w których czujesz się odrzucona, czujesz się porzucony, to praca z wewnętrznym dzieckiem. Reiki doskonale sobie z tym radzi. Oczyszczanie pomieszczeń, oczyszczanie biżuterii, oczyszczanie jedzenia, oczyszczanie leków. Reiki, genialna technika, która świetnie swoją wibracją pozwala oczyścić i jeszcze naładować pozytywnymi wibracjami. Tym wszystkim, co jest potrzebne do tego, aby dany lek zadziałał, aby dane pożywienie przyszło do ciebie i trafiło w tych odpowiednich składnikach, czyli to wszystko, co jest dla ciebie dobre w danym jedzeniu. Oczyszczenie pomieszczenia, jeżeli wyczuwasz, że coś jest niehalo, że się, że się czujesz słabo w tym pomieszczeniu, Reiki świetnie sprawdzi się do tego zadania. Także jeśli do tej pory myślałeś że, myślałeś, że Reiki to tylko kwestia uzdrawiania, to tylko praca z ciałem, żeby pozbyć się jakiejś choroby, żeby pozwolić, żeby organizm doładował się, to jest tylko mały zalążek, możliwości, jakie niesie ze sobą właśnie to narzędzie. Jeżeli masz ochotę i chęci do tego, żeby zapoznać się głębiej z Reiki, żeby poznać tę energię, zapraszam do siebie na inicjację. To jest potężne narzędzie do pracy z podświadomością i z umysłem świadomym do tego energetycznego i duchowego uzdrawiania. Reiki jest o tyle genialne jak dla mnie, bo pracuje sama. Ja tylko inicjuję przepływ, a ona później działa dla mnie samodzielnie, czyli jest jeszcze łatwiejsza niż pozostałe techniki, w których trzeba wejść w rolę obserwatora, w których trzeba coś zadziałać, coś powiedzieć, coś podtrzymać, żeby funkcjonowało. Reiki działa jako inteligentna energia samodzielnie. Serdecznie polecam. Dziękuję wam za dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym razem.